Cześć, tu Marcin Eki, World of Tanks. Witam Was bardzo serdecznie, kochani, na pierwszym odcinku z tej serii właśnie World of Tanks. Wróciłem do mojego konta, zdecydowałem się po dłuższej przerwie. Nazbierało mi się troszeczkę aktualizacji z racji tego, że trwają w Rosji Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mamy tutaj do dyspozycji, twórcy dodali nam nową aktualizację w postaci możliwości rozgrywania meczów czołgami. Jak widzicie, tutaj mamy środkowy czołg, czyli pomocnik, atakujący, napastnik, tak wygląda, oraz obrońca, czyli bramkarz. Dobrze, przejdźmy sobie od razu do meczu, weźmiemy sobie pomocnika. Rozpoczynamy mecz. Faza grupowa, Polska, Senegal. Nazbierało mi się trochę tych, powiem szczerze, aktualizacji. Dawno nie grałem, ale myślę, że warto było wrócić do konta. Czy będzie teraz więcej filmików właśnie z World of Tanks, aniżeli GTA 5 online? Nie wiem, zobaczymy. Może być tak, że będzie troszeczkę właśnie z czołgów. I tak jak mówiłem, rozpoczynamy mecz Senegal-Polska. Oprawa graficzna jest poprawiona. Zawsze imponowały mi tutaj World of Tanks takie wrażenia dźwiękowe. Rozgrywka jest bardzo prosta, mamy tutaj dwóch bramkarzy, dwóch pomocników i jednego i dwóch atakujących. Razem wszystkie te czołgi, które wymieniłem, tworzą się dwie ekipy w ten sposób. Oprawa właśnie ta dźwiękowa jest naprawdę... Zawsze mi imponowała World of Tanks. Oczywiście możemy tutaj dewastować inne czołgi, innych graczy, ale myślę, że nie byłoby to sportowe zachowanie. Zauważyłem, że większość... O, strzelił mój kolega. Tak, że większość tutaj graczy właśnie nie decyduje się na takie niesportowe zachowania. Nie przeszkadzają sobie, można zajechać drogę, ale raczej no, nie strzelają komuś przeciwnikowi, osłabiając go na przykład w przypadku tak stracenia części gąsienicy. Naprawdę gra się fajnie, są emocje. Same te dźwięki, tak jak mówiłem, oprawa taka dźwiękowa, dobra. Efekty specjalne takie też. No naprawdę, grafikę poprawili. Wróciłem do tego konta po długim czasie, nie wiem, może tam był rok, grubo ponad rok. To wcześniej no nie było tyle dodatków. Wiadomo, że gry są aktualizowane. No lewy, ruszaj. Jestem pomocnikiem, ale udajmy, że to strzela Lewandowski. Można nawet tutaj najechać na piłkę, zobaczcie. Tylko że oni napierdzielają we mnie i chcąc, nie chcąc mogę oberwać, ponieważ oni no za wszelką cenę chcą tutaj upolować piłkę, zbliżyć ją do bramki rywala. Ciekawe, jak to będzie z moim celem. Dawno nie grałem, ale mi się wydaje, że tutaj tragedii nie będzie, chociaż jak widzicie na razie ten pierwszy mecz fazy grupowej, o, 2-0 dla nas, no, wywiera u mnie duże emocje. Trzeba strzelić 3 bramki po 3 bramkach, to pierwszy zdobędzie 3 bramki, wygrywa mecz. Riuscire a respingerti.
4 minuti alla fine. C'è ancora tempo. Coraggio. Przepraszam za ewentualne pomyłki, chociaż zdarza mi się czasami popełniać błędy, coś. Oj. Ale byłem ostatnio mocno chory. Zapalenie gardła, takie sprawy infekcje. I ten głos może być trochę taki mało wydajny. Po prostu mniej czysty. Aj, czy ja trafiłem w ogóle chociaż raz, moi drodzy? Nie wiem. Spróbujemy zaraz. Teraz łap! Kurczę, blada, jeszcze mi strzelili. Ale co jest? 2-1. Aha. Tak, no tutaj chwila nieuwagi. To jest niby taktyka, tak? To jest tylko gra, że można strzelić w gąsienicę i wtedy czołg przeciwnika jest unieruchomiony. Ale jeżeli już tutaj twórcy nam poszli na rękę i dali nam taki dodatek, 2-2 widzimy, no to grajmy. Wyobrażajmy sobie, że to są normalne mecze, tak jakbyśmy grali w piłkę. I że tego przeciwnika trzeba szanować, tak? Jakieś zasady sportowe przecież istnieją. Teraz. W niego chyba trafiłem w niego, słuchajcie. Nie spodziewałem się tego w ogóle. To miało być w piłkę. Nie, nie strzelaj! O kurde, tego się obawiam. Muszę teraz obronić trochę. Ale pięknie. Mój strzał był chyba najmocniejszy. Jestem pomocnikiem, ale wymyśliłem sobie, że będę Lewandowskim i teraz... Lewandowski! 76. minuta meczu! Czy będzie gol? Na 3-2! Lewandowski! Ale zmarnował! Wycofują się! Glik już jest na tyle zdrowy, że zagrał dzisiaj i jest na obronie, ale czy ten jego bark nie będzie szwankował? Proszę Państwa, co tu się dzieje? Nawet trybuny są ożywione, tak, jeśli chodzi o te efekty dźwiękowe, to tutaj widzimy, nie ma ani wizualnie, tak, ani jednej żywej duszy, ale coś słyszymy i naprawdę jest to świetne. Niestety przegraliśmy, moi drodzy, mecz. 3-2, tak to czasami bywa. Porażka, no ale z każdej porażki trzeba się podnosić. Po każdej porażce trzeba wyciągać wnioski. No i iść do przodu, walczyć o kolejne punkty. Także mecz uważam i tak za dobry. Dawaliśmy sobie radę, a przynajmniej próbowaliśmy przejawiać jakąkolwiek inicjatywę. Niestety nie udało nam się wygrać, przegraliśmy jednym golem. No i co więcej, naprawdę fajna aktualizacja tutaj teraz w naszym życiu realnym. Trwają Mistrzostwa Świata w Rosji, tak? No i w World of Tanks też naprawdę możemy sobie zrobić takie wirtualne mistrzostwa, pograć w piłkę. Biegając nie zawodnikami, tylko używając swoich czołgów. Dobrze, to by było na tyle. Wydaje mi się, że poprawili w tych aktualizacjach grafikę. Efekty dźwiękowe zawsze uważałem za takie, no, na dobrym poziomie. Natomiast też uległy minimalnej poprawie. No i do następnego razu. Co tu będę więcej mówił? Mecz bardzo emocjonujący, mi się podobał, mam nadzieję, że Wam też. Także trzymajcie się. Hej!